Rzut okiem na nowego Vitokala 200S. Nowa platforma E3, nowy czynnik chłodniczy R32. Zobaczymy, co w środku. W środku i co w środku na zewnątrz. To do dzieła. To jest pierwsza jednostka Split na nowej platformie elektronicznej Wismana. Pompa ciepła z zeszłego roku, z października, listopada. Teraz mogę się okłamać, ale to nie ma większego znaczenia, z którego dokładnie miesiąca zeszłego roku. Wygląd mamy praktycznie taki sam jednostki wewnętrznej jak Vitodensów 200. Także jeżeli ktoś by przyszedł i zobaczył to, to może pomyśleć, że to jest po prostu kocioł gazowy. Chociaż w przypadku starych pomp ciepła też one były, jednostki wewnętrzne zawsze wyglądały tak samo jak analogiczne kotły gazowe. Największe różnice w porównaniu do starego Splita 200S to po pierwsze tak, nowy czynnik chłodniczy, ten, który teoretycznie powinien być bardziej ekologiczny, czyli R32. Nowa platforma elektroniczna, czyli Wisman, od kilku lat odcina się już od starej platformy elektronicznej i zamienia ją nową, serii trzeciej, dlatego E3. No jakby dzięki temu mamy od razu wbudowaną komunikację Wi-Fi, podłączenie pod serwer, dużo przyjemniejszy interfejs dla klienta, dużo ładniejszy. Będzie to wspierane przez pewnie kolejne, może dekadę, może nawet więcej. Poprzednia platforma elektroniczna ponad dekadę chyba żyła, chyba 15 lat, ale nie o tym. Tak to urządzenie prezentuje się w całości jako jednostka zewnętrzna, jako jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna. Muszę przyznać, że jednostka wewnętrzna z serii 200 jest naprawdę prześliczna. Jeżeli połączy się ją z kolorystyką domu, to może się całkiem nieźle to prezentować w całości. A my teraz sobie zerkniemy, co jest w środku. Jednostkę wewnętrzną otworzyć wystarczy czymkolwiek, co można wsadzić do dziur od spodu. Ja mam tu akurat część takiego specjalnego krętaka od Wismana. I analogicznie jak w kotłach gazowych, po prostu mamy beznarzędziowe praktycznie otwieranie jednostki wewnętrznej. I tak, w sumie jeszcze największa różnica pomiędzy starym Splitem a nowym jest to, że teraz mamy wbudowany mały bufor na rozmrażanie jednostki 16-litrowe. Tego wcześniej nie było. Jest to nowy pomysł Wismana, żeby zapewnić ciągłe zapewnienie odpowiedniego przepływu dla pompy ciepła i zapas energii na rozmrażanie. Także w teorii możecie mieć jaką chcecie instalację, oczywiście w teorii, i pompa ciepła i tak da radę. A jak będzie w praktyce, to zobaczymy. Na pewno do rozmrażania te 16 litrów wystarczy. Co do zapewnienia odpowiedniego przepływu, tak, no ale nieodpowiednia ilość energii odbieranej, czyli dalej jednak warto byłoby popatrzeć, jak cała reszta instalacji wygląda i czy nie jest potrzebny bufor jednak dodatkowy zewnętrzny. W środku, tak jak już wspomniałem, mamy bufor. Tam z tyłu znajduje się wymiennik płytowy, czyli skraplacz, czujnik przepływu, powietrznik, separator powietrza, naczynie przeponowe. Może być, nie musi, bo zależnie od wersji, także można kupić albo już zbudowanym, albo można kupić mniejszą jednostkę troszeczkę bez tego zbiornika i zastosować zewnętrzny. To w zależności jak mamy dużą instalację, bo jeżeli to nie wystarczy, no to i tak lepiej dać jedno większe zewnętrzne. Zawór czterodrożny, ale czterodrożny po stronie hydraulicznej. Tam z tyłu będzie pompa, ale to za chwilę jeszcze otworzę to w całości, jak tylko ściągnę sobie panel. Teraz lepiej widać, także pompa, wbudowana grzałka, zawór bezpieczeństwa, wszystko dobrze zaizolowane, że powinny być małe straty ciepła. Tak wygląda z zewnątrz i wewnątrz jednostka wewnętrzna, a my spojrzymy sobie, co mamy w jednostce zewnętrznej. Więc tak, jak też widać na zdjęciu, jednostka jest całkiem pokaźnych rozmiarów.
z jednej strony można by powiedzieć, kurczę, ale to tyle miejsca zajmuje, ale to ma zajmować tyle miejsca, ile potrzeba, albo nawet i więcej. Bo im większa będzie jednostka zewnętrzna, tym po pierwsze będzie większa sprawność, bo mamy większy wymiennik ciepła. To jest raz. Po dwa, jeżeli mamy większy wymiennik ciepła i większy wentylator, to może on po prostu pracować na mniejszych obrotach, czyli będzie cichszy. Jeżeli byśmy się kierowali jedną kategorią, jaką wybierać pompę ciepła, no to większa jednostka zewnętrzna przy tej samej mocy by świadczyła o tym, będzie ona na pewno ciszej pracować, bo nie musi tak szybko dmuchać powietrze. Jednostkę zewnętrzną, dostęp serwisowy do niej jest równie łatwy jak w przypadku jednostki wewnętrznej. Mamy w zasadzie tylko dwie śruby od spodu i możemy sobie zajrzeć, co mamy w środku. Ja już sobie je pozwoliłem wcześniej poluzować. Budowa boczna waży całkiem sporo. A czemu? To za chwilę się przekonacie. Od środka jest zaizolowana, także i ciepło, i dźwięk nie będzie tak łatwo chciał wyjść z naszej pompy ciepła. Dobra, widać mnie tam jakaś? Widać, dobra. A coś w środku widać, czy nic nie widać? Dobra, spoko. Więc tak. Tak to wygląda w środku. Serce naszego układu wodniczego, czyli kompresor, mamy tutaj i zaizolowany, i na podwójnym wytłumieniu drgań, bo nie dość, że mamy tłumienie samej platformy, na której jest zamocowane, to jeszcze sam kompresor jest zamocowany jeszcze dodatkowo na platformy na podstawkach tłumiących. Zawór rozprężny, tam oczywiście z drugiej strony to jest parownik, bo to jest jako całość. Tutaj mamy tylko fragment tego rozprowadzenia linii chłodniczych. Wszystko naprawdę estetycznie i porządnie wykonane. Od środka też znajduje się gruba izolacja. Przyjemna w dotyku, aczkolwiek to nie jest istotne z perspektywy użytkownika. Od dołu mamy doprowadzenie linii chłodniczych i zasilania. No i w sumie tyle na szybki rzut okiem. Jeszcze kilka słów o tym, do czego według mnie ta pompa została stworzona. Bo z pompami ciepła, to tak jak już wspominałem w odcinku porównującym pompy ciepła do kotłów gazowych, pompy ciepła mogą być do różnych zastosowań i to nawet do różnego typu ogrzewania. Ta jest według mnie typowo do ogrzewania podłogowego. Pokażę Ci na tabelce punktów pracy. Ona bardzo dobrze w sobie, widzę, radzi, przynajmniej w teorii powinna sobie bardzo dobrze radzić z ogrzewaniem niskotemperaturowym, gdzie temperaturę na podłodze mamy 35 stopni. Natomiast bardzo szybko przy wyższych temperaturach już nam gubi w ogóle i moc maksymalną, i też COP, czyli sprawność. Także pompa typowo na ogrzewanie podłogowe, czyli albo nowe inwestycje, albo inwestycje, gdzie po prostu mamy już ogrzewanie podłogowe. Natomiast do ogrzewania grzejnikowego widzę, że Wisman raczej podąża ścieżką, że ogrzewanie podłogowe to mamy splity, szczególnie ten, a ogrzewanie grzejnikowe, czyli modernizację starych instalacji, raczej to będą propanówki jako monobloki. To tyle tak w skrócie o tym urządzeniu. Taki rzut okiem po prostu. Jak czas kiedyś pozwoli i oglądalność tego filmu będzie duża, to może zrobimy jakąś taką dłuższą recenzję o tym modelu. A tymczasem ja Ci życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Nie zapomnij kliknąć subskrybuj.